było szynach, ludzi się stali. Pokochali Polskę, którą na wylot poznali. Wszystko było piękne, na pozór niby normalne. Wszystko tak przejrzysta, zarazem niewidzialne. Ta ojczyzna ziemia wydała na świat wilczęta, które tak walczyły, aby Polska była... 1 marca każdego roku od kilkunastu lat obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Niezłomnych, o żołnierzach drugiej konspiracji. O tych członkach podziemia antykomunistycznego, którzy po 1944 roku nie zgodzili się z nową sytuacją na terenie Polski i którzy zostali przez Rosjan i przez komunistów polskich wepchnięci w ponowną konspirację. O chełmskich żołnierzach niezłomnych można by mówić na przykładach kilkunastu czy kilkudziesięciu ludzi, którzy w podziemiu chełmskim funkcjonowali w latach 44-49, a niektórzy nawet do końca lat 50. Kim byli? Skąd się wzięli? W większości byli to dawni żołnierze Armii Krajowej, którzy uniknęli wywózki na Sybir, a musimy pamiętać, że na terenie powiatu chełmskiego, na terenie obwodu chełmskiego szczególnie i Sowieci, i struktury bezpieczeństwa komunistycznego państwa wyłapywały wręcz masowo żołnierzy Armii Krajowej, wywoziły na Sybir, zamykały w więzieniach, wywoziły do więzień na terenie całego kraju. Byli to również młodzi chłopcy, którzy, można by to powiedzieć, nie zdążyli do Armii Krajowej. Młodsi bracia, młodsi koledzy żołnierzy Armii Krajowej, zafascynowani walką swoich starszych braci, zafascynowani walką swoich starszych kolegów, którzy w latach 45-47 masowo garnęli się do podziemia, masowo garnęli się do oddziałów zbrojnych, które na terenie powiatu chełmskiego funkcjonowały. Fenomenem chełmskiej konspiracji antykomunistycznej, fenomenem drugiej konspiracji niepodległościowej, bo tak często tych żołnierzy nazywano, jest również to, że w struktury podziemia weszło bardzo dużo wygnańców z Wołynia, wygnańców z Kresów Wschodnich, którzy tu znaleźli się już w 1943-1944 roku, a masowo w 1945 po wywózkach z Kresów, gdy okazało się, że granica Rzeczypospolitej będzie na Bugu i gdy ziemie ich zostały włączone do Związku Sowieckiego. Było ich tutaj bardzo dużo, zarówno oficerów, jak i żołnierzy. I można ich znaleźć w strukturach każdej konspiracji, zarówno konspiracji narodowej, jak i konspiracji tej związanej z Armią Krajową, z następcą Armii Krajowej, czyli z Delegaturą Sił Zbrojnych, czy Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość. Charakterystyczną cechą drugiej konspiracji chełmskiej było również to, że w strukturach organizacyjnych było bardzo niewielu oficerów z Armii Krajowej. Większość oficerów została przez Sowietów, przez UB aresztowana, wywieziona na Sybir, bo zamknięta w więzieniach, bądź byli tak ścigani, że musieli teren powiatu chełmskiego i ziemi chełmskiej opuścić. Ich miejsce zajęli młodsi, ci, którzy byli kończyli za okupacji niemieckiej podchorążówki, byli podoficerami w Armii Krajowej, a później przejęli tą konspirację. I o tych ludziach chciałbym opowiedzieć przynajmniej kilku z tych ludzi pokazać bardziej szczegółowo, pokazać ich sylwetki, pokazać ich drogę do konspiracji, pokazać również ich dalsze losy po zaprzestaniu konspiracji. Zacząłem od tego, że miesiąc marzec to jest miesiąc, w którym obchodzimy Dzień Pamięci o Żołnierzach Niezłomnych, Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Miesiąc marzec dla konspiracji chełmskiej to jest również bardzo ważny okres, bo dosłownie dwa dni temu, w sobotę, 16 marca, minęła kolejna rocznica, gdy w niedalekich Wojsławicach odbyła się ostatnia defilada oddziału
zbrojnego zrzeszenia Wolność, Niezawisłość, dowodzonego przez Henryka Lewczuka Młota, po której to ten oddział ujawnił się przed miejscowym UB. Ale ujawnił się nie w hełmie, a ujawnił się w Wojsławicach na swoich warunkach. I symbolem tego ujawnienia był czerwony atrament, którym zarówno dowódca, jak i jego zastępca, Henryk Lewczuk Młot i jego zastępca Stanisław Maślanka-Legenda podpisali swoje akty ujawnienia. Ale symbolem tego był również dzień następny. 17 marca 1947 roku, kiedy to oddział Henryka Lewczuka Młota uzbrojony w broń krótką, bo UB-cy pozwolili żołnierzom Armii Zrzeszenia Wolność Niezawisłość posiadać jeszcze przez dzień broń krótką, wszedł w szyku defiladowym do hełma. Ulica Lubelska aż do ronda, które dziś nosi nazwę Ronda Henryka Lewczuka Młota, stała się swoistą ostatnią defiladą tego oddziału. Tego oddziału, który przez 2 lata tak naprawdę rządził południową częścią powiatu chełmskiego, tak zwanej Rzeczypospolitej Wojsławickiej, tak zwanej Wolnej Rzeczypospolitej Polskiej, przedłużenie wolnej Polski na tym terenie o 2 lata, gdzie nie UB-cy rządzili, gdzie milicja rządziła, ale rządziło podziemie, rządził Henryk Lewczuk Młot jako komendant rejonu i jako dowódca oddziału. I o tych wydarzeniach, o tych ludziach chciałbym troszeczkę szczegółowiej powiedzieć w następnych naszych programach. Chciałbym również szerzej troszeczkę przedstawić sylwetki kilku oficerów, ale również kilku szeregowych żołnierzy, mieszkańców Chełma, absolwentów Czarnieckiego, czy uczniów z gimnazjum i liceum Czarnieckiego, czy ze szkoły mechanicznej, którzy od 1944 czy od 1945 roku tkwili w podziemiu niepodległościowym. Chciałbym pokazać również jednego z najciekawszych ludzi, a całkowicie zapomnianego nie tylko w hełmie, ale generalnie w historii, komendanta obwodu chełmskiego Zrzeszenia Wolność Niezawisłość, związanego z hełmem przed 1939 rokiem, bo w 7 pułku piechoty służył jako zawodowy podoficer, mianowicie przed wojną sierżanta, a w okresie, o którym chcę mówić, porucznika i kapitana Zrzeszenia Wolność Niezawisłość Edwarda Wola, pseudonim Gruby. O Henryku Lewczuku mówiłem, również tą sylwetkę tego Czarnieczyka, tego hełmianina, tego syna chełmskiego kolejarza chciałbym pokazać w kolejnej odsłonie, ale chciałbym również pokazać kilku młodych chłopaków, którzy byli szeregowymi żołnierzami, ale którzy zapisali się bardzo bohaterską postawą w latach 45-47. Mam tu na myśli Tadeusza Wojnakowskiego, pseudonim Mściwy, jednego z najdzielniejszych żołnierzy, ucznia szkoły mechanicznej w Chełmie. Mam tu na myśli Sybiraka, który po powrocie z Syberii poprzez armię pułkownika Berlinga trafił również do podziemia, mianowicie Tadeusza Sobolewskiego, pseudonim Jordan. Ale nie tylko tych. Chciałbym również pokazać kilku jeszcze innych takich, o których praktycznie niewiele wiemy, a którzy są takimi cichymi bohaterami tamtej wojny polsko-bolszewickiej. W maszynach ludzie się stali, pokochali Polskę, którą na wylot poznali. Wszystko było piękne, na pozór niby normalne. Wszystko tak przejrzyste, zarazem niewidzialne. Ta ojczyzna ziemia wydała na świat wilczęta.
które tak walczyły, aby Polska była piękna. Rozsiane po lasach błąkało się w jednym celu, odnaleźć wolności, o której szeptało wielu. Ciężka ich przyprawa, na przeszkodzie sierpi młot, ta czerwona flaga, która zgubiła ich tron. Mowa o Polaków, co zdradzili swoje barwy. Jak mam być czerwony, szczerze to wolę być martwy.